Zakończył się długo oczekiwany przez mieszkańców Jałowca i Kościelnika kompleksowy remont drogi powiatowej łączącej powyższe sołectwa z Krajową 30. Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom pochodzącym z budżetu państwa przeznaczonym na usuwanie skutków powodzi. Jest to ciąg drogi, cały ciąg drogi o długości ponad 3 km. Łączy on drogę krajową, czyli 30, z drogą wojewódzką na Leśną. Droga została wykonana w całości, ma podbudowę od nowa zrobioną, ma dwie warstwy bitumiczne położone od nowa wraz z odwodnieniami, wraz z rynienkami ściekowymi. Całość inwestycji to jest prawie 800 tysięcy złotych. Rozpoczęliśmy to przedsięwzięcie w tamtym roku. Niestety wczesna zima, która przyszła w miesiącu listopadzie, spowodowała, że musieliśmy odstąpić od położenia drugiej warstwy. Kończymy w tej chwili. Cieszę się, że ta inwestycja doszła do skutku w całości. Mam nadzieję, że będzie bardzo dobrze służyć naszym mieszkańcom. Droga powiatowa 2242 na całej długości zlokalizowana jest na terenie gminy Lubeń. Jest łącznikiem między drogą krajową numer 30 relacji Zgorzelec-Jelenia Góra, a drogą wojewódzką 393 Lubeń-Leśna. No i ona ma dosyć duże znaczenie dla naszego powiatu. Droga przed remontem posiadała nawierzchnię powierzchniowo utrwaloną smołą i grysami. Na podbudowie tłuszniowej była w złym stanie technicznym, dlatego też i po sierpniowej powodzi została ujęta w protokole strat powodziowych. W roku 2010 powiat lubański w ramach otrzymanej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych postanowił wyremontować cały ciąg drogi powiatowej o długości 3 km 40 m. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, które panowały w roku ubiegłym, wczesne opady śniegu oraz niskie temperatury, wykonawca nie mógł zakończyć całego zadania w planowanym terminie do 17 grudnia 2010 roku i za zgodą ministerstwa sporządzono aneksy do umów i termin realizacji wydłużono do końca maja bieżącego roku. Jak już wcześniej wspomniałem, wykonawcą robót była firma Skanska S.A. Zakres robót uwzględniał wykonanie wzmocnienia nawierzchni jezdni poprzez wyprofilowanie istniejącej jezdni masą bitumiczną, ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowę przepustów drogowych, odbudowę istniejących rowów i wzmocnienie poboczy niesortem kamiennym.